Halo, halo, witam serdecznie, chyba w 87. już odcinku z serii Diablo 4. No i kontynuujemy eksplorację płonącego piekła, tak zwanego. No w sumie jesteśmy naprawdę na zakończeniu rozgrywki. Mamy się dostać do takiego oto portalu, płomienny portal. No i z tego co wiem, w sumie została nam tylko i wyłącznie walka z Lilith, ostatecznym bossem. Jesteśmy na ostatniej prostej. Zdążyłaś przed Lilith, ale jest już blisko. Co dalej? Możemy zastawić pułapkę. Odwrócę jej uwagę. Coś mi tu nie pasuje. Mephisto doprowadził cię do tego punktu. Jesteśmy w jego królestwie. Na pewno powinniśmy robić to, czego chce. No i tak właściwie jest większym złem od Lilith. Chcesz użyć kamienia na nim? Przemyśl to. Ta ścieżka doprowadzi do upadku nas wszystkich. Nie wiem, czy będziemy mieli podejmowanie decyzji. Jeszcze zobaczymy. Czy dałoby radę zawalczyć z Lilith bez użycia kamienia? Ciekawa sprawa. Jeszcze jakieś boczne przejścia. Chwila, moment. Ostatnie dosłownie proste, może warto by było zobaczyć. Jedna z postaci trzyma księgę oprawioną w ludzkie ciało. Na każdej stronicy umieszczono wysuszoną twarz śmiertelnika. Upiorne oblicza zdają się szeptać w twoim umyśle o straszliwych czynach. Aktach przemocy, zemsty i deprawacji spowodowanych przez nienawiść. Właśnie jacyś grzesznicy, którzy w piekle skończyli. Z kolei z drugiej strony litania nienawiści. Na piersi jednej z postaci wyryto słowo układające się w kształt spirali. O nienawiści, najhojniejsza z trzech. Twój kielich zawsze jest pełny po brzegi. Kiedy się lękam, daj mi odwagę. Kiedy ogarnia mnie znużenie, daj mi siłę. I chyba tyle, więcej nie zrobimy. W takim razie szykuje się walka z bossem, jestem już... O, mamy tron nienawiści. To doprawdy ciekawa lokacja. Co to w ogóle jest? No, szykuje się arena na walkę z bossem. To Lilith jest w środku, czy jak? Boi się. To może zadziałać. Uwięzimy Mephista w kamieniu i wrócimy do Lorata. Wtedy zapieczętujemy bramy piekieł i zamkniemy za nimi Lilith. Dorwie was, nie zdołacie jej uciec. A jeśli będę uwięziony w kamieniu, to gdy już to zrobi, odbierze mi moc. Nie pozwól, by nienawiść do mnie zaślepiła cię. Neyrelu, jeśli chodzi o Mephista, nie mogę sobie ufać. Ale tobie już tak. Rób, co uważasz za słuszne. Od tego, co zdecydujecie się teraz zrobić, zależy wasze życie i los ludzkości. Wybieraj. Oby to zadziałało. Chodźmy. Lilith będzie nas ścigać. Muszę to zakończyć.
Znajdę Lorata. Naprawimy to. Będziemy na ciebie czekać w kaplicy. Tylko masz wyjść z tego wszystkiego żywa. Jasne? Dopiero muzyka. Czeka cię ból. Znamy ci tylko z legend. Dobra, więc walczymy. Zupełnie nowe umiejętności, do tej pory nieznane. Atakuje jakimiś pazurami, ma teleportację. Mało energii. Jeszcze jak mnie spowalnia, to ciekawa sprawa. Dobra, przywołuję demony. No to jakieś bossy czasami potrafi przywoływać. No jesteśmy mniej więcej w połowie, ale... przyjmuje właśnie kolejnych wrogów, bez przerwy przyzywa, to walka potrwa trochę dłużej. Czy to będzie jeszcze jedna faza, czy może coś dodatkowego nam twórcy zagwarantują? No szerwo, co żyje, come on. Załatwiona? To jeszcze nie wszystko chyba. Znowu się pojawiła. Rzeczywiście, dobra. No właśnie, do tej pory walka była trochę zbyt prosta, musiałem przyznać. Nie jestem jeszcze gotowa. To nie może być takie proste. Córa nienawiści. Wcześniej miała jakiś inny przydomek. Stworzycielka Sanktuarium chyba. Jakie ataki liczne.
O kurde, jeszcze przepołowiła arenę. Dobra, walka jest bardzo ciekawa. Patrzcie tylko na to. Znowu się arena zmniejszy? Tak jest. Ataki w postaci kul mocno obijają, niestety, kurde, ciężka sprawa. Jesteśmy blisko zakończenia z drugiej strony. Już nie będzie trzeciej fazy. Dobra, to była bardzo ciekawa walka. Sanktuarium miało być schronieniem przed odwiecznym konfliktem. A jednak znów wrze. Dałam wam wolną wolę, a wy ją zaprzepaściliście. Zmarnowaliście na krucjatę, której nie rozumiecie. Wybraliście tyranię zamiast wolności. Marne dziedzictwo dla mego daru. Beze mnie nie odnieślibyście zwycięstwa, a jego koszt i tak was przerośnie. Ma nawet płatków już. Dobra, czyli sprawa chyba załatwiona. Możemy wracać. Mamy przy okazji legendarne materiały, przedmioty. Zobaczmy pierścień kusza. Co będzie to wszystko warte? Objęcie matki. Jeśli umiejętność główna trafi 5 lub więcej wrogów, zwrócona zostanie równoważność 30% kosztów zasobu. Tak, to już będą jakieś znakomite dosłownie materiały z pewnością. Trafienia krytyczne umiejętnościami głównymi zwiększają twoją szybkość ataku o 34%. Jeszcze jakiś mieczyk nowego rodzaju, ale trzeba by było je jakkolwiek ulepszyć. Dobra, czyli sprawa załatwiona. Możemy się już wydostać, ale... tak, możemy jeszcze w sumie zwyczajnie się cofnąć, ale to w sumie bez znaczenia. Dobra, w takim razie... porozmawiaj z Oratem. Wychodzimy z misji. I Lorat to wszystko przeżyje, zaraz zobaczymy, bo był w trochę słabej sytuacji.
Jeszcze w ramach podsumowania mogę powiedzieć, że Lilith była naprawdę super ciekawym, ostatecznym bossem. Nie przypominam sobie w żadnej innej grze wideo, szczerze mówiąc, tak ciekawego ostatniego bossa, nawet w jakichś najlepszych grach AAA. Dajcie spokój, to była taka ciekawa bohaterka moim zdaniem. A bardzo rzadko w grach wideo można zaobserwować podobne zabiegi, podobnych właśnie ciekawych głównych przeciwników, więc pod tym względem to po prostu niesamowita sprawa. Dobra, też w ramach podsumowania kiedyś bardziej szczegółowo opowiem. W każdym razie mamy Lorata i dalszą historię. Dokonało się. To już koniec Lilith. Jest uwięziona w kamieniu? Nie. To Mephisto. Pomógł nam dotrzeć do Katedry Nienawiści przed Lilith. No tak. Maczał w tym palce od samego początku, prawda? Musieliśmy zaryzykować. Spokojnie, rozumiem. Gdzie jest kamień? Neyrella... nie wróciła do ciebie? Nie. A więc zapewne wyruszyła już do pustynnej kaplicy. Leć za nią. Szybko. Muszę zabrać Donana i zapieczętować za nami wrota piekieł. Nie chcę cię spowalniać. Sam nie dasz rady, przyjacielu. Weszliśmy tu razem. I razem wyjdziemy. Tym razem naprawdę jesteśmy sami. Stwórcy sanktuarium, anioł i demonica, ojciec i matka nie żyją. Stworzyli nas na swoje podobieństwo. Ich konflikt jest częścią nas. Ale czy jest jakaś prawda w wizji Lilith? W tym szalonym pomyśle, że możemy uciec od odwiecznego konfliktu? A może dzieci powstające przeciw rodzicom są skazane na zajęcie ich miejsca? To nie są pytania dla starca. Nie zostało mi zbyt wiele czasu. To już nie moja walka. Mogę jednak pomóc podróżniczce i Neyrelli uniknąć losu Ratmy i pozostałych ofiar walki z niedoskonałością ludzkiej natury. Zajmiemy się tym, kiedy odnajdziemy Neyrellę. Musimy. Dobra, czy gdzieś teraz znajdujemy? Chwila, moment, net. A, dobra, już wiem. Czy jesteśmy w Kedżestanie? Już wróciliśmy. Odpoczywaj, dziewczyna, odpoczywaj, póki możesz. Niedługo znów ruszymy. Dobra, mamy akt 6, taniec stworzycielki. Zniknęła. Dlaczego na nas nie zaczekała? Mephisto może już mieć na nią wpływ? A co jest? Nie. Potrzeba czasu, by spaczenie rozprzestrzeniło się z kamienia. Na pewno miała jakiś powód. Może poszła do krypty? Co się stało, to się nie odstanie. Jorin, Donan, tak wielu straciliśmy przez nienawiść. Nie możemy stracić też Neyrelli. Ruszajmy. Dobra, w każdym razie jeszcze mam punkt umiejętności. Teraz w tą stronę ciśniemy. Jeszcze 3 poziomy i będę miał fajne tutaj bonusy. Czy to się nigdy nie skończy? Kto to jest? Józef? Józef? Co ty tutaj robisz? Zejdź mi z drogi. Przybywam po Horadrima. Możesz chwilę zaczekać? Będę chować przyjaciela. Wykopiemy mu grób w twoim imieniu. O, to miło. Ale kto wykopie wasze? O kurde, idziemy na wojnę. Koleś im wrzucił nasz sojusznik. Przy okazji, kto to w ogóle jest?
pokutny rycerz. No i kto teraz grobę wykopie? Horadrimowie wykorzystali zakazaną magię, by sprowadzić na nasz świat wielkie zło. Wyplęcie ich z tego świata w imię Ojca i odzyskajcie Kamień Dusz. Okej, czyli wielebna matka Pradiesz posłała. Józef uratował mnie w Nowisku. Nie byli naszymi wrogami. Byli głupcami. Nie mam na to czasu. Ruszam do Skosglen. Donan zasługuje na to, żeby pochować go z synem. Sądziłam, że umarłym nic się nie należy, gdy żywi są w niebezpieczeństwie. Całkiem mądre. Ale ja dałem słowo. Dlatego musisz jechać na północ. Od razu. Jeśli katedra jeszcze jej nie dopadła, Neyrella może być w drodze do krypty. Znajdź ją, a później spotkajcie się ze mną w posiadłości Donana. No tak, nawet po walce z Lilith jeszcze mamy inne zadania. Tym razem z tej oto strony ciężkie brzemię, a rzeczywiście tam była jakaś baza. Chyba Horadrimu, więc widzimy się na miejscu. Nie tego się spodziewałam. Ale nie traćmy nadziei. Bohaterka przemawia, ale z której strony tędy? Mnie trochę znasz. Jestem jak moja matka. Gdzie trop, tam droga. I będę nią podążać do końca. Okej, mamy runy, dziedzictwo, ciężkie brzemię. Czyli chyba musimy wejść. Dobra, więc to co widzę, już więcej nie zrobimy w krypcie Horadrimów. Trzeba się na północ się przedostać tędy. Zapomniałem, że tam bohater mówił, żeby się spotkać. Znaczy w sumie nie zapomniałem, tylko że nie było powiadomień o tym. Okej, więc proszę bardzo, jesteśmy na miejscu. Co z tego wyjdzie? Słyszę, że wracasz sama. No właśnie. Poświęciłam dużo czasu, by rozgryźć ten szyfr. Mam nadzieję, że pamiętasz, jak go odczytać, Loracie. Bo jesteś teraz ostatnim z Horadrimów. Moja matka chciałaby, żebym została z tobą. Wierzyła, że Horadrimowie znają wszystkie odpowiedzi. Nie wiem, czy rozpoznałaby mnie w osobie, którą się staje. Wszechwiedzącymi Horadrimami. Byliście zgorzkniali. Pełni niepewności. Ale byliście też dla mnie przyjaciółmi. Ta
świadomość pozwala mi iść dalej. Chociaż przede mną daleka droga. Wasza niedoskonałość dała mi nadzieję. Tak potrzebną, by stawić czoła temu, co nadchodzi. Jemu i jego braciom. Nie wiem, ile czasu mi pozostało, ale musi istnieć jakaś odpowiedź. I muszę ją znaleźć. Sama. Wiem, że chciałbyś iść ze mną, ale dość ludzi zginęło przez moją nieostrożność. Nie mogę ryzykować, że ciebie też to czeka. Bo jeśli się mylę, świat będzie cię potrzebował, by przetrwać i naprawić moje błędy. Wiem, że nie to chciałeś usłyszeć, ale nie możesz się poddać. Nie tym razem. Życz mi szczęścia, Loracie. Bo jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już nigdy się nie zobaczymy. Czyli wyruszyła do jakiejś zupełnie innej krainy. Dobra. Więc proszę bardzo, mamy napisy. No może warto by było jakieś podsumowanie, może zrobić całej produkcji, może recenzja. No w sumie mamy właśnie zakończenie, napisy. No moim zdaniem była to naprawdę bardzo ciekawa przygoda. Właśnie pierwsza odsłona z serii Diablo, w jaką miałem ocenę, jaką miałem szansę zagrać. Niestety nie grałem w pierwsze trzy części. No i czwórka bardzo dobrze się jednak zaprezentowała. Przyjemny gameplay, fajna historia. W szczególności myślę, że największy plus to właśnie Lilith, ostateczny boss. Tak jak wcześniej powiedziałem, bardzo rzadko w grach wideo można zaobserwować interesującego głównego przeciwnika. A do tej pory jak grałem w wiele produkcji, jakichś AAA, nawet tych najlepszych, to szczerze mówiąc Lilith jest chyba najciekawszym ostatecznym bossem, z jakim miałem do czynienia. Bez przerwy tylko w zasadzie manipulowała innymi. Nie musiała w ogóle używać przemocy, tylko właśnie słowem namawiała do złych czynów. Dopiero na zakończeniu pokazała swoją, powiedzmy, brutalną stronę i trzeba było na nią zawalczyć właśnie w ostatniej chwili. Miała też inną wizję świata, którą chciała zrealizować. Więc pod tym względem absolutnie najciekawszy ostatni boss, na jakiego walczyłem. Czy nie jeżeli chodzi o gameplay, tylko o fabułę, o historię, bohaterki. No ogólnie też fabuła jest bardzo ciekawa w tej produkcji. W zasadzie każda misja poboczna nawet zasługuje na uznanie. Znaczy główna historia jest super ciekawa, w szczególności z cutscenkami. Ale też w zasadzie każda misja poboczna, albo w większości, zasługuje na uznanie. Żeby tam pomóc właśnie jakimś osobom, wieśniakom, innym jeszcze bohaterom z różnymi problemami. Wszystko jest ciekawie udokumentowane. Misje są różnorodne, więc pod względem fabularnym bardzo fajna sprawa.
Nie wiem, na samym początku gra była dla mnie super ciekawa, ale muszę przyznać, że im później w rozgrywce, to jest jednak wada, że było coraz więcej bugów. W pierwszej krainie w zasadzie były bardzo rzadkie, ale jakoś później to pojawiały się coraz częściej i były naprawdę dosyć durne. Na przykład do tej pory po licznych patchach są pojedyncze misje, których nie da się wygrać. Po prostu na przykład mamy jakąś ścianę nie do zniszczenia i nie da się zrobić z tym żadnych postępów. Albo jeszcze jakieś inne bossy, które się leczą w nieskończoność i też się nic na nich nie da zrobić w zasadzie. Widziałem, że w niektórych... Widziałem też na necie, że niektórzy dosłownie w tych samych miejscach mieli te same błędy i nawet po licznych patchach twórcy nic z tym nie zrobili. Więc miejmy nadzieję, że niedługo zostanie to naprawione. Więc ostateczna ocena, kurde, jakby tutaj powiedzieć, no tak 8,5 albo 9 na 10, mniej więcej tak bym powiedział. Na samym początku, pamiętam, robiłem recenzję tak na pół roku, pierwszą połowę roku. Mówiłem, że 9 na 10, ale właśnie potem pojawiły się liczne bugi, więc właśnie nie wiem, czy 8,5 bym nie wstawił. No i tak gra zasługuje na duże uznanie, to z pewnością. Więc to było w sumie na tyle. A więc w sumie wejdźmy. A to jeszcze nie wszystko. Nie wiem, zapowiedź. Mamy diabła. Lid została pokonana, ale wciąż jest wiele do zrobienia. Awansuj na kolejne poziomy, aby zmierzyć się z różnymi wyzwaniami na całym kontynencie. Ukończ szepty umarłych, weź udział w piekielnym przypływie i podejmij wyzwanie w podziemiach koszmarów, aby zdobyć cenne przedmioty i materiały rzemieślnicze, które przyspieszą postępy twojej postaci. Odblokuj kolejne rangi świata, aby uzyskać dostęp do nowych funkcji i potężnych przedmiotów. Gdy nabierzesz siły, zmierz się z echem Lilith w ostatniej randze świata. A to z kolei... Mam jakieś inne misje z Loratem? Nie wiem, porozmawiaj z Loratem, mam jeszcze epilog. A więc... Jeżeli chodzi o epilog, to może jeszcze zrobię w innych odcinkach. No z tego co wiem, jeszcze jest dużo rzeczy przed nami, dużo misji jeszcze pobocznych nam pozostało, więc... To jeszcze nie jest koniec serii, jeszcze będę wykonywał kolejne zlecenia, zadania poboczne. Nie wiem, czy uda mi się wszystkie wygrać, jeszcze pozostało nam w całym świecie, nie wiem, tak z 30 powiedzmy, na pierwszy rzut oka, więc jeżeli zdążę, to jeszcze będę wykonywał kolejne misje i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc jeszcze nie będzie końca serii, jeszcze będzie, nie wiem... Kilka, z 10, kilkanaście odcinków, tak bym obstawiał, może do setki dojdziemy, nie wiem. Więc jeżeli was to interesuje, to polecam zostawić jaka suba dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, do jutra.